Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Wywiad tygodnia. Witam serdecznie w audycji Wywiad tygodnia. Jest to kolejna cykliczna audycja, gdzie mamy możliwość porozmawiania z widzewiakami, a moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym będzie były piłkarz Widzewa, aktualnie piłkarz Warty Poznań, Mariusz Rybicki. Mariusz jest już ze mną na linii. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Mariusz, na wstępie dziękuję Ci za przyjęcie propozycji wywiadu dla naszej audycji. Miło oczywiście będzie pogadać, troszeczkę powspominać te widzewskie czasy. Pytanie jak? Boisz się pytań, czy gotowy ogólnie? No, z mojej strony również miło, że możemy wspominać stare dobre czasy, mimo że różne one były, ale zawsze warto sobie wspomnieć czasy Widzewa, bo zawsze miło je wspominam, więc jestem gotowy. Nawet na najcięższe pytania nie ma problemu. Okej, nie ma najmniejszego problemu. No pytań sobie tak, ja przygotowałem w okolicach 25-26. Zobaczymy, jak nam to pójdzie dalej. Być może coś jeszcze, wiadomo, w trakcie rozmowy nam się urodzi dodatkowego. Także co? No tak, także zaczynamy. To wiesz co, porozmawiajmy na początek może o czasach teraźniejszości, ponieważ tak jak wspomniałem, aktualnie jesteś graczem Warty Poznań. Jest to jakby na to nie patrzeć drużyna z czołówki zaplecza Ekstraklasy, czyli ta liga wyżej niż Widzew. Powiedz mi, dobrze ci jest aktualnie w Poznaniu? Zgadza się, tak. No myślę, że tak, no bo tym bardziej, że mamy teraz szansę awansować do Ekstraklasy i ta szansa naprawdę się zrobiła spora po naszej bardzo dobrej rundzie pierwszej. Teraz ta druga runda różnie ona wygląda w naszym wykonaniu, ale dalej liczymy się w walce o awans. Czy to będzie z pozycji 1-2, czy z baraży, to do końca będziemy grali o ten awans. Jeśli chodzi o mój pobyt tutaj w Poznaniu, w Warcie, też jak na ten moment leciał na plus, mimo tego, że mamy momenty, gdzie gram trochę więcej, czasami trochę mniej, ale obecnie właśnie zacząłem grać w tym ostatnim momencie teraz tego sezonu i liczymy wszyscy wspólnie, że uda się osiągnąć wspólny cel i cieszyć się z awansu do Ekstraklasy. Dobrze, powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że ty się znalazłeś w Warcie Poznań? Jak to się stało? No sytuacja trochę była skomplikowana, bo miałem umowę z Odrą Opole, która obowiązywała na 2 lata. Po pierwszym roku, po różnych tam perturbacjach z trenerem Mariuszem Rumakiem, z którym nie do końca jakby znaliśmy wspólny język, na drugi sezon stwierdziliśmy, no klub Odrą Opole i trener stwierdził, że jakby bardziej nie widzi mnie już w swoim klubie, w swoim składzie. Pojawiły się różne ciekawe oferty, między innymi z Warty Poznań, z której skorzystałem i jak najbardziej to był dobry ruch z mojej strony, że przyniosłem się do Poznania. A powiedz mi, ta kwestia tego, że wy aktualnie gracie w czołówce i bijecie się o awans do Ekstraklasy, to była rzecz planowana w Poznaniu, czy to mimo wszystko tak wyszło, bo akurat tak gracie, no i teraz idziecie za ciosem, jak się uda, to się uda, no a jak się wiadomo nie uda, to też się jakoś wybitnie nic nie stanie. Czy też mimo wszystko przed sezonem były plany tego, żeby w Poznaniu były dwie drużyny w Ekstraklasie? Zdecydowanie naszym celem bardziej niż awans było utrzymanie się w lidze, więc to był taki główny cel nasz postawiony przed sezonem, a że wyszło tak jak wyszło, no to nasza zasługa i mega się z tego cieszymy i chcemy z tej szansy skorzystać jak najbardziej się uda. No i wiadomo, teraz cel został postawiony, awansowanie do Ekstraklasy i robimy wszystko, żeby tak się stało. No mimo wszystko, że tak jak pan wspomniał, że nawet byśmy nie awansowali, to wielkiej katastrofy by nie było, wiadomo, bo byliśmy przygotowani na to, żeby się utrzymać bardziej w tej lidze niż awans. Ale że taka szansa się pojawiła, no to chcemy z niej skorzystać, tak jak wspomniałem. Rozumiem. No w ostatnim spotkaniu, z tego co tak patrzyłem na kolejkę, to wygraliście z Zagłębiem w Sosnowcu. Wiadomo, że to Zagłębie to gdzieś tam się broni aktualnie przed spadkiem, natomiast wiadomo, gratuluję zwycięstwa. Jakbyś mógł powiedzieć, jaki to był mecz tak naprawdę z tym Zagłębiem? No na pewno to był ważny mecz dla nas, jak i dla Zagłębia, bo to był mecz, który my chcieliśmy bardzo się przełamać, bo po ostatnich kolejkach, gdzie przegraliśmy dwa mecze z rzędu, chcieliśmy jakby przełamać tą złą pastę. No cieszymy się, że nam się udało. Zagłębie też jest w ciężkim, znaczy też jest, chciałem powiedzieć, też Zagłębie jest w ciężkim położeniu, bo walczyło o utrzymanie. I to był taki mecz dla nas bardzo istotny i dla Zagłębia. No nam się udało jakby dobrze w ten mecz wejść i ułożyć sobie dosyć szybko. Mieliśmy sporo sytuacji już w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy ten mecz w zasadzie zamknąć, ale skończyło się tylko 1-0 do przerwy.
na sensie na drugą połowę byliśmy również bardzo zdeterminowani. Udało nam się strzelić szybko drugą bramkę i dowiedzieliśmy ten wynik. I jesteśmy z tego zadowoleni, że udało się jakby tą złą pasę w końcu i jesteśmy dalej w grze właśnie o awans. Jaka jest tajemnica Warty Poznań aktualnie, że tak dobrze wam idzie w tej pierwszej lidze? Co takiego się stało w drużynie, że to wszystko zaskoczyło i zatrybiło tak, jak powinno? No myślę, że sporo u nas piłkarzy, tak, którzy mają jakoś tam doświadczenie też ekstraklasowe i mają to doświadczenie, które jakby przekłada na boiska pierwszoligowe i myślę, że to nam też dużo daje. Mamy sporo jakości u nas w drużynie na wszystkich w zasadzie pozycjach i myślę, że to też stanowi o naszej sile, szczególnie w ofensywie, ale również w obronie jesteśmy bardzo mocni, bo mamy naprawdę solidną obronę i wszystko jest, myślę, idealnie tak zbalansowane i to nam daje właśnie te wyniki, jakie są. Wiesz co, bo tak, jeden z piłkarzy Warty Poznań jest Łukasz Trałka. To jest piłkarz, który aktualnie też prowadzi w kanale sportowym taki jeden program, który się nazywa Liga.pl i on tam stwierdził w jednym z programów, że jesteście jedną z niewielu drużyn, która tak naprawdę otwarcie mówi, że ta przerwa na koronawirus wam troszeczkę pomogła, prawda? Że mieliście chwileczkę oddechu, dzięki temu to drugie przygotowanie się do ligi gdzieś tam jeszcze wam dużo bardziej pomaga. I powiedz mi, czy ty podzielasz również zdanie Łukasza z tamtego programu? Czy to jest jakaś, nie wiem, wizja Warty, że tak to wygląda, czy to jest jego osobne zdanie? To znaczy, wiadomo, że dla różnych drużyn była ta przerwa spowodowana tą pandemią, korzystne, dla niektórych niekorzystne. No, z perspektywy czasu dla nas jednak okazało się chyba to mniej dosyć korzystne, bo te wyniki po tej przerwie zdecydowanie nie były takie, jakie sobie zakładaliśmy, ale no, rzeczywiście tego czasu było więcej na przygotowanie się do tej drugiej rundy przez tą przerwę, ale czy ona pomogła, czy ona przeszkodziła, to się dopiero dowiemy tak naprawdę na koniec ligi, czyli za jakieś 3 tygodnie. Czy to było dobre, czy to było złe? Ciężko na ten moment powiedzieć. No, my też planowaliśmy mieć troszkę lepsze wyniki niż mieliśmy, które uzyskaliśmy do tej pory. No ale to już jest za nami, tak jak mówię, no teraz kolejny mecz przed nami z GKS-em Tychy też bardzo ważny i zostały w zasadzie tylko 3 kolejki, potem ewentualne baraże i wszystko się wyjaśni już na przełomie miesiąca. Powiedz mi, a jak wyglądało samo podejście do wirusa u was w klubie? Wiadomo, szok i niedowierzanie na pewno, no bo to jest rzecz, która jest nieodzowna, nikt się tego nie spodziewał. Natomiast powiedz mi, jak wyglądały w Warcie tak naprawdę przygotowania do wznowienia rozgrywek? No bo dobrze wiemy, że były te różnego rodzaju obostrzeżenia, piłkarze nie mogli trenować, biegać i tak dalej. Czy sztab szkoleniowy Warty miał jednak mimo wszystko na to swój jakiś sposób? No tak, zostały nam zakupione takie specjalne zegarki, którymi nas monitorowali. Pościągaliśmy sobie takie programy, dzięki którym trenerzy mieli dostęp i mogli po każdym treningu jakby nas monitorować, czy wykonaliśmy trening, jak wykonaliśmy, jak on wyglądał, ile przebiegliśmy, jaką prędkością i naprawdę dużo było tych szczegółowości w tych wykazach naszych treningowych. Więc nas monitorowali każdego dnia. My mieliśmy w zasadzie codziennie treningi, mimo tej pandemii. Wiadomo, no to nie był trening piłkarski. W zasadzie nie mieliśmy styczności z piłką, tylko to był taki czysty wysiłek fizyczny, biegowy, sprinty, takie interwały, coś na takiej zasadzie. Więc wiadomo, to nie było w tym ani czucia piłki, ani przestrzeni boiskowej. Więc to było takie trochę wszystko surowe, no ale no takie były czasy, tak, gdzie nie można było jakby spotkać się w większej grupie, potrenować, pokopać piłkę, więc no myślę, że każda drużyna spotkała się z tym w każdej lidze, więc nie ma co narzekać, no ale już na szczęście jest to za nami i z tego się cieszymy. A powiedz mi, jesteście już odpowiednio ograni meczowo? No bo liga, jakby na to nie patrzeć, ruszyła 1,5 miesiąca temu. Od gdzieś tam końca maja, początku czerwca gramy cały czas, czasami nawet co 3 dni. Czujecie już tak naprawdę to czucie piłki na odpowiednim poziomie? Myślę, że tak. No wiadomo, no ten powrót po tej pandemii tam nie wyglądał jakoś mega fajnie tam w telewizji, jak mecze leciały, czy nawet w treningach, tak, to wiadomo, to czucie piłki było zdecydowanie inne. Ale myślę, że już na ten moment już wszystkie jakby drużyny doszły do jakiejś tam optymalnej formy, czy fizycznej, czy technicznej i myślę, że ten poziom jest coraz lepszy. No. Dobra, Mariusz, jeszcze ostatnie pytanie na temat Warty i będziemy przechodzić do tych kwestii widzewskich. Powiedz mi tak już ostatecznie, jaki cel sobie postawiliście w tym momencie? Awans bezpośredni, czy jednak mimo wszystko baraże?
Znaczy fajnie by było wracać bezpośrednio, wiadomo, no ale to już nie tylko od nas zależy, bo właśnie przez te nasze wyniki dość niekorzystne w ostatnich meczach jesteśmy troszkę zależni bardziej od obecnie chyba Stali Mielec, bo myślę, że po Beskidzie już sobie zagwarantowało w zasadzie, może nie matematycznie, ale no faktycznie jedną nogą już są w ekstraklasie. Natomiast my mamy stratę bodajże 2 punktów do Stali Mielec i zobaczymy. No, my musimy się też skupić na sobie, wygrywać mecze, nie patrzeć na Stal. A wiadomo, no fajnie, bo jakbyśmy wszystko wygrali, a gdzieś by się Stal potknęła i wtedy my byśmy awansowali bezpośrednio z tego drugiego miejsca. No a jeśli nie, no to czekają nas baraże i tyle. Ostatnie pytanie, a kwestia licencji? Co, będziecie grali na bułgarskie jak coś? Nie wiadomo, tego do końca jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że oświetlenie nam postawili tutaj już przy drodze dębińskiej, tam gdzie trenujemy, więc jest bardzo możliwe, że chociaż no nie wydaje mi się, żebyśmy grali tutaj na popularnym ogródku tu przy drodze dębińskiej, ale też jest taka opcja, z tego co słyszałem, właśnie granie na bułgarskiej, ale czy to dojdzie do skutku w razie awansu, no to nie mam pojęcia. Dobra, okej, to zostawiamy temat warty, przechodzimy do Widzewa, no bo jak wiadomo, jesteś Widzewiakiem. Powiedz mi, no bo muszę o to zapytać, interesujesz się aktualnie tym, co się dzieje w klubie? No interesuję się dość mocno. Prawdę powiedziawszy, oglądam chyba każdy mecz, który leci Widzewa, więc jestem na bieżąco sytuacją, jak to się dzieje, jeśli chodzi o Widzew. No dobra, no to jak byś określił ten kryzys, w którym Widzew się aktualnie znalazł? Miała być autostrada do awansu, a tu się raczej okazuje, że my po jakichś wertepach jak w offroadzie jeździmy. No tak, no tak jak powiedziałem, oglądam na bieżąco i rzeczywiście ciężko to idzie, szczególnie w tych meczach wyjazdowych, gdzie też oglądałem właśnie poprzedni mecz, nie tyle co z Katowicami, ale z Sierpcami, gdzie w zasadzie Widzew wygrywa 1-0, a przegrywa 3-1. No wiadomo, szkoda bardzo, że tak się stało, no ale no wiadomo, no nic nie powiedział, że będzie łatwo i ta liga druga też wcale nie jest taka łatwa i tak jak pan powiedział, że to będzie autostrada, to nie wydaje mi się, żeby to było dla jakiejkolwiek drużyny, ani dla Łęcznej, ani dla Katowic, ani dla Widzewa, no ale wiadomo, no patrząc na potencjał, jaki ma Widzew, to rzeczywiście powinny być zdecydowanie łatwiej, no w rzeczywistości tak to jednak nie jest, no i niestety. No właśnie, no niestety to nie jest. No to powiedz mi okiem eksperta, osoby, która jednak, jakby na to nie patrzeć, gra jednak ligę wyżej niż Widzew. Mówisz, że oglądasz te spotkania. Co w Widzewie nie gra według ciebie? Ojej, to trzeba być chyba, nie wiem, jakimś wybitnym ekspertem, żeby się dowiedzieć, bo naprawdę oglądam te mecze i ciężko naprawdę jakby wskazać taką jedną rzecz, która by jakby się nie zgadzała, bo nie mam pojęcia, powiem szczerze. Wydaje mi się, że jest to ciężkie do stwierdzenia, no bo jakby nie patrzeć, to zaangażowanie tych chłopaków na pewno jest. No jest też bardzo dużo jakości, tak, no bo są piłkarze, którzy naprawdę pograli na najwyższym poziomie, więc to na papierze powinno hulać, tak, a nie hula i czym to jest spowodowane, ciężko mi powiedzieć. No wydaje mi się, że to wszystko powinien jakby trener wiedzieć i on dostrzegać, czym jest problem. I powinien jak najszybciej to jakby wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i no nie do końca to widzę, tak, tych wyciągania tych wniosków z tych meczy. I tu jest chyba taki największy problem, bo te mecze są naprawdę bardzo powtarzalne, jeśli chodzi o rozgrywanie tych meczy, jak one wyglądają, więc wydaje mi się, że to już kwestia sztabu szkoleniowego i tego, czy on wyciąga wnioski, czy nie, ale czy tak robi, czy nie, to już jest nie moja sprawa i nie moja kwestia. No tak, no nie twoja sprawa, nie twoja kwestia, myślisz o tym, bo wiesz co, ja mam czasem takie przemyślenia, że może gdybyśmy nie grali tych spotkań tak blisko siebie, gdyby ta liga nie była tak skumulowana i te kolejki, sobota, środa, potem niedziela, potem znowu środa i tak dalej, to może byłby czas, żeby mimo wszystko to jednak jakoś odpowiednio poukładać. Może po prostu problemem Widzewa jest to, że no tak naprawdę w Widzewie może już myślano o tym, że ten awans będzie, że liga nie ruszy, pierwsze miejsce w tabeli, no i być może troszeczkę zaniedbano te przygotowania tak naprawdę, a potem się okazało, że jednak wracamy, gramy i trzeba to wszystko robić na nowo. No to tak, ale to tak samo można mówić w innych drużynach, no bo inni drużyny tak samo mają taki sam odstęp czasowy między spotkaniami, więc tu ciężko mówić, że Widzew ma w jakiś sposób ciężej, bo każda drużyna gra w takim samym w zasadzie odstępie czasowym i jakoś im nie przeszkadza to, żeby wygrywać czy punktować, więc ciężko jakby znaleźć ten złoty środek na to. Czy zaniedbano przygotowanie? Nie wydaje mi się, żeby w takim klubie jak Widzew Łódź zaniedbano przygotowanie fizyczne, bo po prostu nie wypada, więc ciężko naprawdę powiedzieć cokolwiek, co tym może być spowodowane. Może nie do końca dobrym zgraniem się drużyny, no naprawdę ciężko. No ciężko stwierdzić, rozumiem. A powiedz mi, w szatni u was w Poznaniu czasami komentujecie to, co się dzieje w Łodzi? Są jakieś pytania do ciebie, rozmowy od twoich partnerów z boiska aktualnych?
No tak, chłopaki to dobrze wiedzą, że jestem Widzewiakiem, że grałem w Widzewie i tam się często mnie też pytają, co tam się dzieje z tym Widzewem, czemu tak słabo, czy coś w tym stylu. No a ja zawsze odpowiadam, no nie ma pojęcia, no bo nie siedzę tam od środka, nie wiem jak jest w szatni, nie wiem jak jest na treningach, nie mam pojęcia jaka jest atmosfera, więc odpowiadam zazwyczaj, że nie mam pojęcia, ale wiadomo, że chciałbym jak najlepiej dla Widzewa. A powiedz mi, masz aktualnie w zespole Widzewa jakichś znajomych, kolegów, z którymi, nie wiem, się kontaktujesz i jakieś tam informacje dostajesz, rozmawiasz, czy mimo wszystko ta kadra aktualna Widzewa to są ludzie tobie nieznani? Prawdę powiedziawszy, tak, żebym miał kontakt na bieżąco, to raczej nie. Wiadomo, że tam z Krystianem Nowakiem czasami się wymienię jakimiś tam spostrzeżeniami, czy czasami ze sobą coś popiszemy, ale to chyba jedyny taki zawodnik, z którym miałem jakiś kontakt wcześniej, był to Marcin Kozłowski, który obecnie gra w Pogoni Siewce. Jest również Patryk Wolański, z którym też jako tak miałem kontakt, ale tak, żeby na bieżąco mieć jakiś kontakt z którymś zawodników Widzewa na ten moment, to tak nie do końca. Dobra, powiedz mi, jak sądzisz, co jeszcze Widzew powinien zrobić teraz, w trzech ostatnich kolejkach, aby uciec temu Katowi spod topora? No bo mimo wszystko mamy tą głowę położoną na pieńku, siekiera poszła do góry, no i trzeba się ratować. To znaczy, trzeba się ratować. No jakby nie patrzeć, Widzew dalej jest na miejscu, który premiuje awansem do wyższej ligi, tak? Więc wydaje mi się, że bardziej głowę na pieńku ma GKS Katowice niż Widzew Łódź. Wiadomo, no, że Widzew co musi zrobić. Przede wszystkim chyba musi być zdecydowanie skuteczniejszy, tak? W tych meczach i zdobywać okazje, które po prostu im się nadarzają i wtedy inaczej to będzie wyglądało i wtedy inaczej swoje mecze ułożą, tak? Jeśli tego nie będzie, nie będzie tej skuteczności, no to ciężko będzie. No, nawet w takiej właśnie lidze drugiej, gdzie to jest teoretycznie trzeci poziom rozrywkowy, to wiadomo, że trzeba tą skuteczność mieć naprawdę na wysokim poziomie i po prostu nie dawać przeciwnikowi jakiejkolwiek cienia szansy na to, żeby mógł coś ugrać w meczu. Tego właśnie brakowało, mi się wydaje, właśnie w Siewcach, gdzie naprawdę można było ten mecz zamknąć. Tak się nie stało i Siewce złapały wiatr w żagle i biły jeszcze oprócz jednej, dwie bramki i skończył się wynik 3-1. Dokładnie tak. Tak samo wczoraj w niedzielę. No sam Marcin Robak powinien mieć hat-trick, a niestety nie trafił żadnej bramki. Tak, no. On w sumie wczoraj miał taką piłkę, jak ja to nazywałem, piłka na awans. To, co wyszedł sam na sam z Mrozkiem i w sumie, no nie wiem, jak człowiek, który ma ponad 100 bramek strzelonych w Ekstraklasie, po prostu nie strzela takiej sytuacji. Spodziewam się, tylko pokazujesz, że nawet taki robot, jakim jest Marcin Robak, jest nieomylny i właśnie jednak nie chciałbym powiedzieć, że presja, bo nie wydaje mi się, żeby Marcin Robak jakąkolwiek psuł presję, ale no nie jest łatwo, no i jak widać, tak samo zresztą mi się wydaje, że dużo w tym meczu pomógł bramkarz Pawłowski, tak naprawdę wyjął kilka piłek, gdzie naprawdę mecz mógł być wtedy już zabity. Na szczęście w bramce był Pawłowski, który popisał się dwoma, tam trzema fajnymi interwencjami i też uratował od porażki, więc to też warto na to wspomnieć. No dokładnie tak, nie? No mówię, a sam Marcin Robak to mówię, no na 30 takich strzałów pewnie 29 by trafił, no akurat trafił ten, który nie wszedł, nie? No bo mówię, to jest jednak klasa zawodnika, mimo wszystko. Dobrze, Mariusz, wiesz co, cofnijmy się troszeczkę w czasie, mamy wiosnę 2012 roku i ty przechodzisz z SMS-u Łódzkiego właśnie do Widzewa, opowiedz troszeczkę, jak to się stało, jaka była geneza tego transferu. Ojejku, trochę to dawno było, ale mniej więcej pamiętam, no. Wiem, że to było tak, że po prostu tam chyba bodajże w czwartej bądź trzeciej lidze SMS-u tam dosyć się wyróżniałem, bo strzelałem trochę tych bramek i chyba swoją uwagę właśnie zwróciłem trenera Radosława Mroczkowskiego, który mnie, pamiętam, zaprosił na testy i to było na takiej zasadzie, że pewnego dnia do swojego gabinetu tam w szkole SMS-u zaprosił mnie na rozmowę dyrektor Janusz Matusiak. No i ja powędrowałem na tą rozmowę i tam rozmawiałem, no i mówi do mnie, że jest taka sytuacja, że dostał propozycję z Widzewa Łódź, żeby mnie zaproponować mnie na testy. No to ja mówię, że ucieszyłem się mega, mówię super, fajnie. Wiadomo, stres był ogromny, bo wtedy to był klub, który grał na poziomie ekstraklasy, więc dla mnie to w ogóle coś było coś niesamowitego. No ale pamiętam, że udałem się na te testy. I to było tak, że przez tydzień trenowałem, a na koniec tygodnia miał być sparring z drużyną bodajże Łotwy, bądź Litwy, nie pamiętam. Ale to była drużyna, która zajmowała chyba, była w pierwszej trójce, to była Ekstraklasa, pamiętam, i to była chyba pierwsza trójka. Nie pamiętam dokładnie, jak się drużyna nazywała, ale że to nie była jaka drużyna. No i pamiętam, że w tygodniu w treningu wyglądałem naprawdę fajnie i dano mi szansę rozlagania w tym sparingu chyba całe 40 minut drugiej połowy, w którym w tym sparingu dałem asystę, pamiętam jeszcze do Brzelaka,
Czy do Grzeczaka, przepraszam, do Grzelczaka, Grzeczaka, bo że który Grzelak nie strzelił. te czasy. To... Tak, Grzeczak, pamiętam, strzelił bramkę, ja miałem udział przy tej bramce i od tamtego momentu zaczęły się jakieś właśnie takie rozmowy na mój temat i przedstawiono mi ofertę. Pamiętam, że w międzyczasie jeszcze jak przedstawiono mi tą ofertę, wyjechałem do Śląska w Wrocław, chyba niewiele osób może o tym wiedzieć, na testy. I tam też byłem w kręgu zainteresowania Śląska Wrocław. Pamiętam, wtedy trenerem był jeszcze Orest Klęczyk, który... No właśnie, też rok 2012, bo tam chyba Śląsk to wtedy Mistrzostwo Polski robił, z tego co pamiętam. Tak, zgadza się. I to był wtedy Orest Klęczyk, był trenerem. I też zaproszono mnie również na testy i wystąpiłem tylko w jednym treningu. Pamiętam, jest po tym treningu, pamiętam, że Orest Klęczyk zainteresował się moją osobą i mnie chciał. I miałem w zasadzie ofertę wtedy ze Śląska Wrocław, Widzewa Łódź, ale ja powiedziałem ojcu i rodzicom, że ja zawsze chciałem grać w Widzewie i mimo, że pamiętam, że korzystniejsze nawet warunki miałem ze Śląska Wrocław, ale no ja jako w tym wieku nie patrzyłem w ogóle na to. Te kwoty, które tam w ogóle widniały w tych kontraktach, to i tak jak na te czasy i na to, że ja nigdy nie zarabiałem pieniędzy i miałem dopiero chyba niespełna 18 lat, no to było coś dla mnie w ogóle mega. Więc jak zobaczyłem, że co się dzieje, że jest Widzew, że jest Śląsk, no to trochę zwariowałem, ale ja powiedziałem ojcu, że ja chcę do Widzewa mimo wszystko. Ojciec powiedział, dobra, super, no to i tak się stało, że właśnie podpisałem taką długoletnią umowę właśnie z Widzewem. Powiedz mi, czy duży wpływ na to właśnie miał trener Mroczkowski, bo ty powiedziałeś, że to on cię tam gdzieś wyłuskał w tym SMS-ie. Trener Radosław Mroczkowski ogólnie jest znany z dobrej współpracy, prawda, z młodymi zawodnikami. No z niczego się nie wzięła ta potem... To wyrażenie dzieciaki Mroczkowskiego, no byłeś jak, dokładnie, jakby na to nie patrzeć, byłeś jednym z nich i powiedz mi, no bo wiadomo, zanim to się wszystko zaczęło, zanim jeszcze trafiłeś do klubu, a jednak to był trener Mroczkowski, który ma jednak renomę właśnie w, teraz to już w Polsce, a wcześniej właśnie w Łodzi i okolicach, o tym, że jednak gdzieś tam wyłuskuje tych młodych piłkarzy, czy dzięki temu też było tobie łatwiej podjąć decyzję, że jednak Widzew? Myślę, że tak. No, ja też wiem, że trener Radosław Mroczkowski pracował w SMS-ie, więc pewnie też mnie stąd kojarzył. I dlatego pewnie też zwrócił na mnie uwagę. No zgadza się, no, dużo chłopaków, trener Radosław Mroczkowski, wielu chłopaków dał szansę, dzięki którym oni teraz jakby występują na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi, więc wydaje mi się, że ten Radosław Mroczkowski zawsze miał tą smykałkę do tych młodych piłkarzy, których wyciągał jakby z tych niższych lig, więc myślę, że ma to jak najbardziej trener Mroczkowski. Rozumiem. No to widzisz, to dobrze wiedzieć właśnie, że taka sytuacja miała. Fajnie, że wspomniałeś o tym Śląsku Wrocław, bo właśnie to też jest dosyć ciekawe, że młody piłkarz dostaje propozycję z drużyny, która bije się o Mistrzostwo Polski, a mimo wszystko gdzieś tam idzie uczuciami, idzie sercem, no bo to jednak Widzew i fajnie, żeby było w tym Widzewie się znaleźć. Wiesz co, gdy pojawiłeś się w klubie, to z tego, co też ja oczywiście pamiętam, to pokazałeś się z bardzo dobrych umiejętności technicznych. No, publiczność bardzo lubi tego typu graczy właśnie, którzy gdzieś tam tą piłką potrafią fajnie operować. Powiedz mi, ty od zawsze miałeś smykałkę do tego, czy to jest kwestia wyuczona? To znaczy, myślę, że trochę miałem, ale trochę też wyuczona. Pamiętam, że ja zawsze jak byłem mały, zawsze grałem na osiedlu, to zawsze brałem piłkę, nigdy mu nie polawałem, zawsze pamiętam, że ustalali składy, to nigdy nie chcieli być ze mną w drużynie, no bo ja jak dostawałem piłkę, to zamykałem oczy, kiwałem i strzelałem, ale zazwyczaj moja drużyna zazwyczaj wygrywała, więc to był jedyny plus, ale nie lubili ze mną grać, ale zawsze jak mnie mieli w drużynie, no to wygrywali, więc to było takie trochę paradoksalne, więc mi się wydaje też w dużej mierze podwórko dużo mi pomogło w tym, że jakieś te umiejętności techniczne mam na jakim poziomie, na jakimś poziomie, więc myślę, że zawdzięczam tylko i wyłącznie tym. To. Ale wiadomo, też w SMS-ie, w którym się szkoliłem od małego, też to dużo dało i naprawdę to szkolenie na tamte czasy w SMS-ie było naprawdę fajne, więc też wiele wyniosłem, dużo aspektów taktycznych, jak i technicznych właśnie z tej szkolnictwa sportowego w Łodzi. A powiedz mi, zmieniło się coś teraz? No bo mówiłeś, że na podwórku to nikt nie lubił z tobą grać, a teraz już lubią? No myślę, że zdecydowanie bardziej niż kiedyś, no. Te czasami też się tam, wiadomo, chłopaki posmiechują czy coś, że jak dostaję piłkę, to zamykam oczy i jadę, ale to ma dwie strony, tak? No bo są trenerzy, którzy to bardzo lubią i chcą tego jak najwięcej u mnie, a są trenerzy, którzy tego nigdy we mnie nie lubili, tak? Więc to jest takie kwestia dyskusyjna, ale myślę, że ja też nabrałem trochę większego tego balansu między dostrzeganiem partnerów a wykorzystywaniem swoich umiejętności jeden na jeden i to już jest na pewno na innym poziomie niż to było w czasach Widzewie, gdzie,
gdzie może rzeczywiście mniej dostrzegałem partnerów, a teraz zdecydowanie to się zmieniło, że już teraz zdecydowanie więcej widzę, już to doświadczenie jest zdecydowanie inne po mojej stronie i rzadko mi się zdarzają takie błędy, gdzie nie dostrzegam partnerów. A powiedz mi, no bo wiadomo, ty lubisz tą kiwkę, lubisz właśnie wejść w taką akcję jeden na jeden, zbudować troszeczkę przestrzeni, prawda, zdobyć tą przestrzeń dla klubu. Gdzie byś siebie umiejscowił aktualnie, jeżeli chodzi o driblerów, jeśli chodzi o ligę? O, jeśli chodzi, ale w jakim sensie? No o poziom, prawda, bo wiadomo, mówię, mało jest takich piłkarzy. W ogóle ja zauważyłem, że w polskiej piłce w ogóle jest mało ludzi, którzy nie boją się wejść w dribbling, tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, wejście w dribbling to jest, powoduje od razu, a dobra, strata piłki, szybka kontra przeciwnika, natomiast nie, ty lubisz tak pograć, lubisz właśnie wejść w tą akcję jeden na jeden i gdzieś tam to umiesz, czujesz swoje, tam nie wiem, swoją siłę, prawda, jesteś pewny siebie, ale powiedz mi, gdzie byś siebie mniej więcej umieścił, prawda, na tle innych piłkarzy, innych właśnie dribblerów, innych takich piłkarzy, którzy grają właśnie na twojej pozycji. Oj, gdzie bym się umieścił? Takie, kurczę, dość skomplikowane pytanie, no ciężkie dosyć. Gdybym się, na pewno znaczy, ja... powiedz mi tak, czy ty masz umiejętności na to, żeby na przykład móc błysnąć w ekstraklasie? Czy mimo wszystko jednak ta pierwsza liga to jest taki poziom, że no ciężej będzie wyjść wyżej? Myślę, że nie. Ja na przykład dalej pracuję na to, żeby dostać tą szansę w ekstraklasie, no i teraz jest ku temu okazja, żeby znowu w niej zagrać. Ja myślę, że chciałem na pewno spróbować swoje siły jeszcze raz ponownie w ekstraklasie i do tego dążę swoją pracą i zobaczymy, jak to będzie. No, myślę, że nie jestem w stanie powiedzieć, bo wiadomo, od momentu, kiedy grałem w ekstraklasie, a to było naprawdę bardzo dawno, a jak jest teraz, to nie, jakby powiedzieć szczerze, nie mierzyłem się z klubami ekstraklasy, więc myślę, że ten poziom jest naprawdę na pewno wyższy niż był wtedy, tak? Bo wiadomo, piłka idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, ale mimo wszystko chciałbym spróbować, chciałbym siebie zobaczyć na tle zawodników, którzy obecnie grają w ekstraklasie. Mariusz, powiedz mi, bo ty, gdy wchodziłeś do Widzewa, wiadomo, byłeś bardzo młodym chłopakiem, mówiłeś, że miałeś tam niespełna 18 lat. Czy z perspektywy czasu nie uważasz też, że takie wejście w tą dorosłą piłkę w wieku lat właśnie 18 mogło być troszeczkę złudne i zgubne, że przez to w tym momencie potem lekko zniknąłeś i grałeś po tych niższych ligach, zamiast zatrzymać się potem na tym poziomie ekstraklasy, tak jak grałeś z Widzewem? No prawdę powiedziawszy, coś w tym jest. No wiadomo, że jeśli młody zawodnik w tak młodym wieku dostaje szansę gry na poziomie najwyższym u nas w kraju, to nie chcę powiedzieć, że szajbę odbijać tam soda, no bo ja mimo wszystko uważam, że jakieś tam wielkie sobie nigdy mnie nie odbiła, tylko po prostu, no może inaczej, może nie doceniałem tego, co miałem i po prostu jakby nie doskonaliłem jakby siebie, jakby samego siebie, nie pracowałem nad sobą. I mi się wydaje, że to jest trochę właśnie mankament tych młodych piłkarzy, tak, że myślą, że jak dostali, nie chcę powiedzieć, że z góry, ale dostali tą szansę bycia na najwyższym szczeblu w Polsce, nie do końca ją może pielęgnują i wykorzystują, tak, tylko po prostu są, myślą, że a fajnie, że jestem, super, jakoś to będzie, nie? Nie doceniają jakby tej szansy, którą mają i może ja jestem też, może nie do końca, ale w jakimś stopniu na pewno przypadkiem takiego piłkarza, który nie do końca docenił to, jaką szansę dostał i przez to też musiałem pokutować, no i dalej pokutuję jakby to, że nie gram na tym najwyższym poziomie, gdzie naprawdę rozegrałem sporo meczy jak na młody wiek w ekstraklasie, ale nie do końca jakby to może jakby doceniłem, tak? Nie pielęgnowałem tej szansy, którą miałem i mi się wydaje, że to był taki największy problem. No już też mentalnie myślę, że zmieniłem się o 180 stopni, więc jest to jest zupełnie inny Rybicki niż był kiedyś. Zdecydowanie dojrzalszy, tak? I pracuję również nad sobą i to jest zupełnie inny piłkarz, więc myślę, że jak dostanę teraz szansę gry na poziomie ekstraklasy, to zupełnie inaczej by to wyglądało niż wtedy, kiedy byłem jeszcze 19-latkiem. Właśnie, bo w Widzewie w sumie, tak jak sobie pamiętam, to ty rozegrałeś w okolicach chyba 3,5 sezonu, 2,5 sezonu na poziomie ekstraklasy, no i ten ostatni sezon w tej pierwszej lidze, gdzie potem już klub upadł. Czyli tak na dobrą sprawę, jak ty wchodziłeś, miałeś niespełna 18 lat, z Widzewa odchodziłeś mając tam 22, załóżmy, tak jak lekko licząc. I biorąc pod uwagę to, jak kadra się wtedy potrafiła w Widzewie zmieniać, nie? No bo tak naprawdę co pół roku to mieliśmy zwożonych zupełnie nowych zawodników, no to ty w sumie byłeś takim trochę weteranem w wieku 22 lat, jeśli chodzi o ten klub. Powiedz mi może, jak... Który czas z tego 3,5 roku wspominasz mimo wszystko jednak najlepiej? Kiedy była taka najlepsza ekipa, jeśli chodzi o Widzew wtedy? No wydaje mi się, że mimo wszystko sam początek, kiedy wchodziłem do Widzewa, to chyba była taka, nie pamiętam, że to była chyba druga runda
tego sezonu, do którego ja dołączałem, tak mi się wydaje, że w pierwszej rundzie to tak dopiero to było takie pierwsze pół roku, gdzie się odnajdywałem, w drugiej już zacząłem naprawdę coś tam grać i wydaje mi się, że to był chyba taki najfajniejszy moment, gdzie łapałem tych minut dosyć sporo i potrafiłem strzelić czy dograć i robić przewagę na boisku i chyba to był taki moment bitewy, kiedy najbardziej mi się podoba. Wiadomo, potem im dalej w las to trochę było ciężej, nie tyle co ze mną, ale też z klubem, tak, więc więc różnie to wtedy wyglądało, tak? Ale wydaje mi się, że ten taki moment najlepszy w Widzewie to był sam początek, kiedy przychodziłem do klubu. Mhm. No bo w sumie tak, no ty trafiłeś do Widzewa w sumie już w tych jego najtrudniejszych czasach, kiedy była tak naprawdę tam ta równia pochyła. A powiedz mi, czy z tamtej drużyny utrzymujesz z kimś kontakt aktualnie? Tamtej drużyny. Dużo było obcokrajowców, pamiętam wtedy, ale w sumie utrzymuję, no bo w momencie. Teraz w Warcie zresztą jestem zawodnikiem Patrykiem Stępińskim, z którym jak przychodziłem do Widzewa, to on też wtedy już był chyba w Widzewie, więc z nim mam dosyć dobry kontakt obecnie, bo razem mimo wszystko tutaj trenujemy i razem gramy i razem w sumie walczymy o to, żeby awansować do Ekstraklasy, więc z Patrykiem na pewno mam kontakt i to chyba z grubsza byłoby na tyle. No, z Patrykiem Wolańskim czasami mam kontakt. To chyba, bo wtedy też Patryk, pamiętam, jak przychodziłem, to już chyba był w Widzewie. Tak, był. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o chłopaków, z którymi utrzymuję kontakt. Dobrze, okej. Okay. Powiedz mi, bo wiesz co, w tym 2014 roku spadacie wtedy z Ekstraklasy po tym słynnym spotkaniu w Lubinie. Powiedz mi, czy za tej kadencji trenera Skowronka tego spadku mimo wszystko można było uniknąć? No bo tak naprawdę niewiele wam wtedy zabrakło, aby jednak zostać w elicie. Powiem szczerze, nie pamiętam do końca, jakie były, jak to wyglądało do końca. Nie pamiętam, ile nam punktów tam brakowało. Czy zabrakło tego, chyba punktów, się... czy dwóch, a tak naprawdę tym takim kluczowym spotkaniem to był ten remis w Kielcach z Koroną, tak na dobrą sprawę. Gdyby wtedy Widzew tam wygrał, to byłaby większa. Tak, wspominam. Rzeczywiście, tak. No pamiętam, no była taka sytuacja. No wiadomo, że właśnie wtedy w Kielcach chyba się trochę zawalili, nie? Bo tam wygrana w Kielcach dawałaby nam chyba utrzymanie wtedy, to było tak. Mhm. Dokładnie, no te trzy punkty gdzieś tam o ile byśmy wygrali wtedy z Zagłębiem Lubin ostatni mecz, a żeśmy pamiętam go wygrali, tylko tam wtedy chyba był walkover, chyba coś takiego, tak, nie? Tam dokładnie. Te sytuacje. No, tak. No, to też świadczy o tym, że nie spadliśmy sobie teraz z hukiem, tak? Tylko tak jak mówimy sobie, że zabrakło dwóch czy trzech punktów, nie? Więc na pewno trochę tego szkoda, no, z perspektywy czasu. Z perspektywy czasu. No i właśnie to samo pytanie mogę zadać też odnośnie już tego sezonu późniejszego, kiedy klub już upadł. No, właściciel Cacek mówił jeszcze po tym spadku z Ekstraklasy, że on by chciał jednak szybko powrócić do elity, natomiast Widzew mimo wszystko grał najsłabszą piłkę w lidze. Trenera Tylaka zastąpił wtedy trener Pawlak, zrobił to cudowne 0-0-7. Jak wy jako piłkarze, żeście się czuli tak naprawdę wtedy w tej rundzie jesiennej? Ona się wtedy zaczynała notabene właśnie meczem w Katowicach, gdzie Piotrek Mroziński zrobił tego słynnego karnego na 2-1 i to pewnie już jako pierwszy mecz podłamało, no ale potem były coraz to gorsze spotkania. To nie był jednak Widzew, który miał szybko wrócić do Ekstraklasy. No tak jak pan mówił wcześniej, no równia pochyła zaczęła się wtedy już tak naprawdę konkretna robić i my w zasadzie z meczu na mecz to byliśmy zdołowani coraz bardziej, bo naprawdę ten mecz był, tak jak pan wspomniał, no 0-0-7 naprawdę mega niekorzystny dla nas i w zasadzie to z kim byśmy nie grali, to albo przegrywaliśmy, albo mieliśmy jakiś remis, no i naprawdę nie było jakby w ogóle takiego odbicia naszego w żadnym chyba momencie w tym sezonie, więc naprawdę to był mega dla nas ciężki mecz jako piłkarzy. Też naprawdę można teraz tak gadać, że szczęścia, nieszczęścia, naprawdę dużo też w wielu meczach też dużo szczęścia brakowało, bo to naprawdę jakieś niesamowite fatum sobie nad nami wisiało, bo nic nie chciało wpadać, my żeśmy tracili czasami naprawdę kuriozalne bramki, sporo błędów popełnialiśmy, no naprawdę momentami graliśmy piłkę juniorską, można by rzec, i naprawdę słabo to wtedy wyglądało, no więc tak, no to był chyba najgorszy w ogóle sezon mój jako piłkarza, pamiętam, w jakimkolwiek zespole, jakim byłem. Mhm. A jak wspominasz, proszę cię, pożegnanie stadionu wtedy starego Widzewa, prawda? Czyli ten mecz w listopadzie z GKS-em Katowice. Mecz z Katowicami, tak? Chyba wtedy tak. Przy kibicach wtedy, kibice naprawdę nas chyba wtedy fajnie wspierali, bo już chyba było wiadomo, że my wtedy spadamy z pierwszej ligi.
Znaczy Tak, nie, to był niekoniecznie, bo to była jeszcze jesień, to był jeszcze mecz w listopadzie, Mariusz. Wiadomo, że zostało jeszcze całe pół roku gry, nie? Ojej, to kompletnie w kolejnie pomieszałem. To był mecz, który tak, żegnaliśmy wtedy z ostatnim Widzewa, po tym właśnie Tak. to był ostatni mecz, gdzie mało się rozegrać właśnie na tym stadionie. Tak. Pamiętam ten mecz, tak. Bo wiem, że na pewno było ciemno, wtedy już była wieczorna pora, sporo Tak. kibiców wtedy przyszło na ten mecz i pamiętam chyba, że Damian Warchoł strzelił bramkę chyba i Dokładnie ten mecz się tak. skończył remisem 1-1, tak? To był ten mecz. Dokładnie tak. To był ten mecz, gdzie właśnie Damian Warchoł strzela bramkę, także nie jako drużyna przegrana wtedy, żeśmy przełamali ten impas spotkań właśnie przegranych. Udało się jeszcze na pożegnanie stadionu zrobić remis. Ale to co, łezka wokół gdzieś się zakręciła, że mimo wszystko stary stadion już idzie pod topór? No, myślę, że dla mnie osobiście tak, no bo na tym stadionie zawsze był mega klimat. Mega był klimat i zawsze cieszyłem się, jak mogłem wybiegać w Sposowej 11 i przy tym hymnie słynnym widzewskim wychodzić na ten stadion. To naprawdę było mega uczucie i tak z perspektywy czasu mega to doceniam, że miałem w ogóle szansę i dano mi szansę na to, żebym w takim klubie właśnie występować. Mariusz, wiesz co, bo wiosną później przyszedł duet. Trener stawowy z drugim trenerem Przytułą. Uwierzyliście, że mimo wszystko z nimi jednak można coś osiągnąć? No bo jakby na to nie patrzeć, Widzew notował jednak troszeczkę lepsze te wyniki. No ale piłka à la Barcelona, czyli te podania po ziemi i tak dalej, no to chyba jednak dla was nie była. Wiadomo, że do takiej piłki trzeba mieć odpowiednich wykonawców. Czego zabrakło wtedy, aby to jednak się ostatecznie nie rozleciało? No bo biorąc pod uwagę tabelę samej wiosny, to by żeście się gdzieś tam w środku tej tabeli utrzymywali. To nie był taki typowy outsider, jakim był Widzew. Tak naprawdę no, zawalone było to, co się stało jesienią, że ta właśnie ta seria tych porażek, ona wam wtedy tych punktów nie dała. I pytanie właśnie, czy mimo wszystko jednak trener stawowy z Przytułą, gdyby oni byli wcześniej w Widzewie, to czy byłaby szansa, żeby ten Widzew jednak na zapleczu Ekstraklasy wtedy utrzymać? No, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeśli byśmy od początku sezonu trenowali z trenerem stałowym, to naprawdę spora byłaby szansa, żeby jednak idę się utrzymać, a nawet powalczyć coś więcej. No, tak, pamiętam ten moment, kiedy właśnie trener stałowy przyszedł z ówczesnym teraz dyrektorem sportowym ŁKS Łódź Przytułą do nas, do klubu i pamiętam, że tam były naprawdę takie dosyć wygórowane cele postawione, a my tak naprawdę chcieliśmy się tylko i właśnie w zasadzie utrzymać, bo mieliśmy taką stratę, mieliśmy sporą dosyć wtedy po tej rundzie. No i to jest mega szkoda, że nie udało się wywalczyć tego utrzymania. No na pewno, no na pewno szkoda. No a z drugiej strony, wiesz, no na dobre to wyszło, no bo klub mimo wszystko jednak wiadomo, przestał istnieć, no ale odrodził się na nowo i teraz na zdrowych zasadach gdzieś tam próbuje wrócić na należne mu miejsce. Wiesz co, ale chcę jeszcze wrócić na chwileczkę do właściciela Sylwestra Cacka, bo niedawno rozmawiałem z dwoma piłkarzami, co mieli z nim do czynienia, czyli z Jakubem Wawrzyniakiem oraz Łukaszem Masłowskim i oni powiedzieli mi jedną rzecz, że to był właściciel, który mimo wszystko jednak chciał dobrze, ale otoczył się złymi doradcami i przez co utopił swoje pieniądze, no a potem się oczywiście zraził, stracił zapał i już mu tak naprawdę wszystko, że tak powiem, kolokwialnie wisiało. Zgadzasz się z takim postawieniem sprawy odnośnie Sylwestra Cacka, czy ty może masz inne jakieś odczucia odnośnie właściciela Widzewa To ówczesnego? znaczy mi ciężko jakiekolwiek wnioski w ogóle wyciągnąć, bo ja byłem, przychodząc do Widzewa, naprawdę byłem młodym piłkarzem i kiedy już ten klub, tak jak wspólnie stwierdzili, miał równie, tą pochyłą, tak? Więc naprawdę było. Ja byłem wtedy młodym zawodnikiem i w ogóle się nie koncentrowałem i nie skupiałem na tym, co tam się dzieje jakby wyżej, tak? Czyli w zarządzie i tak dalej. Mnie to jakby to w ogóle, nie chcę powiedzieć, że byłem obok tego, ale nie dotykało mnie tak bardziej jak tych piłkarzy starszych, tak? Którzy mieli tam naprawdę spore te kontrakty i nie były te pieniądze im wypłacane. Ja miałem na tyle mały kontrakt, że dostawałem chyba, pamiętam, że przez pierwszy sezon czy drugi sezon chyba w miarę wszystko na czas, albo z lekkim poślizgiem, więc mi się wydaje, że tam problemy mieli zdecydowanie ci starsi piłkarze, bo nie mieli płacone na czas. Ale też tak nie słyszałem od niejednej osoby, że to nie był zły prezes, tylko tak jak pan wspomniał i tam czy tam Kuba Wawrzyniak czy Łukasz Masłowski powiedzieli, że otacza się z tymi ludźmi, jest to bardzo możliwe, bo wiadomo, każdy chciał być przy Widzewie, bo to była firma i zawsze będzie to firma i trafiali się widocznie ludzie, którzy też źle temu klubowi życzyli i może nie do końca działali na korzyść tego klubu i dlatego tak to wszystko wyglądało i tak to się wszystko skończyło, no.
Wtedy wiadomo, Widzew, gdy upadł w tym czerwcu roku 2015, piłkarze Widzewa właśnie ówcześni, tak jak ty, tak jak Augustyniak, tak jak Stępiński, no cała tam plejada tych piłkarzy rozjeżdża się po Polsce. Powiedz mi, bo ja tak sobie patrzę na twoją karierę, po Widzewie miałeś Pogoń Siedlce, miałeś Koronę Kielce, miałeś Miedź Legnica, Wigry Suwałki, Odrę Opole, teraz Wartę Poznań, czyli zobacz, 3,5 roku grałeś w Widzewie, a potem przez ostatnie 5 lat tak naprawdę zaliczyłeś raz, dwa, trzy, 4, 5, Warta jest szóstym klubem. I pytanie, skąd to się wzięło, że ty nie mogłeś mimo wszystko zagrzać miejsca nigdzie na dłużej? To znaczy, nie powiedziałbym, że zagrzać, bo to nie były decyzje jakby klubów, tylko to naprawdę chyba moje, bo ja z Pogoń Siedlce mega chciałem je zatrzymać po tym sezonie, ale ja dostałem ofertę, miałem parę ofert z Ekstraklasy. Wybrałem w teorii, teoretycznie najkorzystniejszą dla mnie, która miała być, bo to miała być Korona Kielce, z którą związałem się 2-letnim kontraktem. Niestety Korona Kielce okazała się dla mnie naprawdę w stosunku do mnie mega, mega dziwna. I nawet nie dostałem w zasadzie żadnych szans, bo pamiętam, że ja przyszedłem do Korony i miałem kontuzję, więc ja nawet jakby, a po prostu przyjechałem, testy medyczne przeszedłem, podpisałem umowę, wszystko było tak, jak powinno być. Potem pamiętam, że potrenowałem chyba z tydzień, półtora tygodnia, miałem kontuzję, po tej kontuzji wróciłem i dostałem informację, że zagrałem, pamiętam chyba tylko w pucharowym meczu z Puszczą Niepołomice, to było na wyjeździe, w którym mecz naprawdę zagrałem fajne spotkanie, jeszcze dałem asystę w tym meczu, mimo wszystko odpadliśmy z karnych, ale mniejsza o to i dostałem poinformowany, w ogóle jeszcze po tym meczu byłem na rozmowie u trenera i trener rozmawiał, no, że Rybka fajnie wyglądasz, to ten, że wezmę cię niedługo do kadry, dostaniesz szansę, a później okazuje się, że chcą mnie wypożyczyć, nie? Więc to w ogóle była dziwna mega sytuacja. Po tym od razu jak do Korony przyszedłem, pamiętam, że zgłosiło się parę klubów z pierwszej ligi po mnie na wypożyczenie i właśnie ja wybrałem Miedź Legnica. I potem byłem w tej Miedzi Legnica, po sezonie skończyło się moje wypożyczenie i wtedy się zmienił też trener i w ogóle mega wszystko się zmieniło w Koronie, więc ja sobie powiedziałem, też zamknąłem jakby swoje drzwi w Miedzi Legnica, która też chciała mnie zatrzymać, a ja powiedziałem, że chcę wrócić do Korony, spróbować swoje siły w Ekstraklasie, bo się wszystko zmieniło, cały zarząd. Przyszedł, pamiętam sobie ten Włoch, ten Lettieri i wtedy byłem jakby, można powiedzieć, z kontraktem, ale na testach, tak? I była taka sytuacja, że to już było podobno, że się dowiedziałem za kuluarami, że później że to było przesądzone z góry, że ci zawodnicy, którzy wracają z pożyczeń czy coś takiego, to w ogóle nie będą mieli szansy na pozostanie w klubie, jak się dowiedziałem o tym później. Mimo tego, że nawet fajnie się prezentowałem w tych treningach i nieraz byłem chwalony na treningach, więc no mega, ogólnie jeśli chodzi o Koronę Kielce, to mega dziwny klub i mega dziwne zarządzanie tym klubem. To tak nawiasem mówiąc. I pamiętam, że ktoś do mnie zadzwonił Artur Skowronek, z którym miałem przyjemność pracować jeszcze w czasach Widzewa Łódź. Mega mnie namawiał do tego, żebym przyszedł do Wigier, że buduje tu fajną drużynę, żebym tu przychodził śmiało i tak dalej na to wypożyczenie, bo pamiętam, że Korona mnie nie chciała puścić w ogóle z nie wiadomo dziwnych względów. Może mnie nie chcieli, to mnie nie chcieli w ogóle płynie ze mną kontraktu, więc ja poszedłem na drugie wypożyczenie do Wigier Suwałki, gdzie tam naprawdę fajny wynik zrobiliśmy z Arturem Skowronkiem, z Fredem Arturem No Skowronkiem. ty tam byłeś z tego, co Pamiętam. widziałem, zawodnikiem pierwszego składu, bo 34 spotkania rozegrane razem z Pucharem. No w Pucharze oczywiście tylko jeden mecz, także na 35 możliwych spotkań do rozegrania 34 były twoje. Tak. Tam zdecydowanie sporo grałem. Wiadomo, tych liczb nie było tam też za dużo, ale dużo grałem i naprawdę na fajnym poziomie. Wtedy chyba żeśmy zakończyli na szóstym miejscu chyba ten sezon, więc jak na Wigry Suwałki, gdzie naprawdę początek mieliśmy mega ciężki, to fajnie skończyliśmy tą ligę. No i co było po Koronie? Po Wigrach Suwałki miałem propozycję bardzo poważną ze Śląska Wrocław. Ponownie. Pamiętam z Ekstraklasy, tak. W zasadzie kontrakt już miałem na stole i miałem iść do Śląska Wrocław, ale w ostatniej chwili coś tam się, ten transfer został trochę zablokowany przez Jakuba Koseckiego, który miał odejść, ale okazało się, że jednak zostaje i ta moja jakby, moja oferta jakby tak trochę została na boczny tor rzucona. I pamiętam, że wtedy dużo, może nie dużo, ale parę szkół z pierwszej ligi się o mnie pytało i najkonkretniejsza pamiętam była wtedy Odra Opole, z którą podpisałem 2-letnią umowę. No właśnie, tylko że w Odrze Opole spędziłeś znowu tylko i wyłącznie jeden sezon, no i odezwała się tu Tak. Warta właśnie Poznań.
Tak, w Opole właśnie spędziłem jeden sezon i no powiem tak, pierwsza runda naprawdę była fajna i mega się dogadywałem z trenerem Rumakiem i wielu zawodników się dogadywało z trenerem Rumakiem, potem już naprawdę były, nie chcę tu nikogo oceniać i mówić, kto jest taki i owaki, bo to nie w mojej gestii, oczywiście. Ale ja po prostu osobiście nie znalazłem potem wspólnego języka z trenerem Mariuszem Rumakiem, mimo że to w ogóle nie chodziło o względy sportowe, no bo nie czułem się ani przez sekundę gorszy od zawodników, którzy tam byli, a wręcz przeciwnie, więc nie mam sobie naprawdę nic do zarzucenia, jeśli chodzi o pobyt w Odrze. No ale wyszło jak wyszło, rozwiązałem kontrakt za porozumieniem stron. I tak, poszedłem teraz i związałem się dwuletnią umową z Wartą Poznań. No właśnie, no i w tej Warcie Poznań masz szansę właśnie zagrzać troszeczkę miejsca na dłużej. Natomiast powiedz mi jedną rzecz, bo załóżmy, no wiesz, nie życzę wam tego oczywiście, ale załóżmy Warta nie awansuje do tej ekstraklasy, tfu, bo mimo wszystko wam mocno kibicuję i fajnie by było, żeby dwie z drużyny z Poznania gdzieś tam grały na tym najwyższym szczeblu. Ale załóżmy, Warta jednak nie awansuje, Widzew robi awans do pierwszej ligi i odzywa się do ciebie prezes Pajączek z trenerem Kaczmarkiem i chcą, żeby się wrócił do Łodzi. Zastanawiałbyś się w ogóle nad takim ruchem? O kurczę, mega ciężkie pytanie. dość kontrowersyjne. Ty mi się zastanawiasz, zawsze się zastanawiam, jeśli dostaję telefon i załóżmy. Nawet jak już była, pamiętam, na trzeciej to nie, ale pamiętam jak była w drugiej lidze, bo w trzeciej lidze nie dostałem telefonu. Dostałem telefon, jak widzę właśnie obecnie jest w drugiej lidze. To mogę teraz powiedzieć, że jakieś tam rozmowy na mój temat były i telefony również były. Nie było też jakichś tam wielkich konkretów w stosunku do mnie, więc ja wtedy wybrałem Wartę Poznań, gdzie była zdecydowanie konkretniejsza. Nie chcę mówić, tak, bo nie mam pojęcia, powiem szczerze. Ja na tym moment skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co jest teraz, a teraz jest walka o awans do ekstraklasy i dla mnie Warta Poznań jest teraz priorytetem i tak to wygląda na ten moment, a co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, to wiadomo, jaka jest piłka nożna, tak, w piłce nożnej wszystko się może wydarzyć, więc to naprawdę ciężko cokolwiek przewidywać. Czy tak samo jak my mamy szansę na awans do Ekstraklasy, tak samo Widzew ma szansę na awans do pierwszej ligi. Jak będzie, jaki będzie finał, jaka będzie meta, no to wszyscy za niedługo się dowiemy. A to na pewno, to bez dwóch zdań. No także zobaczymy, jak już będziemy mieli przerwę w rozgrywkach, będziemy wiedzieć, gdzie jest Widzew, gdzie jest Warta, to na pewno jakieś decyzje będą podejmowane, czy z tobą, czy bez ciebie, no nie wiem. No ja bym sobie życzył, żebyś mimo wszystko kiedyś do tego Widzewa wrócił, bo naprawdę fajnie się ciebie oglądało. Mariusz, wiesz co, powolutku będziemy zbliżać się do końca i jedno z ostatnich pytań. Pojawiasz się czasami na meczach Widzewa, czy nie masz aktualnie na to czasu? Pojawiłem się kilka razy na meczach Widzewa, zdążyłem zwiedzić nowy stadion. No na ten moment teraz mega ciężko, żeby na tym meczu się pojawił, no bo tych natłów jest tych meczy teraz, gdzie w zasadzie my rzadko mamy jakikolwiek dzień wolny, więc ciężko pójść na mecz, jeszcze teraz doszły te kłopoty są z kłopoty, sytuacja z tym COVID-em, z pandemią, więc nawet ciężko cokolwiek sobie załatwić, jakiś tam bilet czy coś. Nawet próbowałem załatwić komuś ostatnio właśnie bilet na mecz z Katowicami, to naprawdę było mega ciężko, więc nie miałem okazji ostatnimi czasy oglądać tak na żywo, w sensie na własne oczy meczu Widzewa, ale oglądam na żywo przez zazwyczaj kanał YouTube bądź Widzew TV. Aha, no to w porządku. A powiedz mi, bo mówisz, że byłeś na stadionie, robi wrażenie stadion na tobie? No robi mega, ale to chyba nie będę oryginalny, jeśli powiem, że mega, że coś pięknego. No. Dobrze. Mariusz, to na sam koniec powiedz mi, czy chciałbyś coś od siebie przekazać kibicom bądź słuchaczom? Co mogę przekazać kibicom? No przede wszystkim wiarę w chłopaków, bo to nie jest tak, że oni nie chcą. Tam czasami zdarza mi się przeczytać, że nie chcą awansować coś takiego. No nie jest tak. Myślę, że każdy z tych zawodników naprawdę daje się maksa, czasami różnie to wychodzi i może to wyglądać z boku, że naprawdę słabo, ale tak naprawdę każdy z tych chłopaków daje się 100% maksa i chce tego awansu tak samo jak my kibice, więc myślę, że po prostu dać im czas, dać wiarę, zaufać w nich, a będzie dobrze i ja głęboko wierzę, że ten awans się uda zwalczyć już teraz. Mm-hmm. No dobra. No to co, Mariusz, dobrnęliśmy do samego końca. Ciężko było?
Nie, przeżyłem. Dokładnie, przeżyłeś, pomidora nie wykorzystałeś, bardzo mnie to cieszy mimo wszystko, także tak, także jest na pewno okej. Okay. Dobra, nie dziękuję wiedziałem, że mogłem. No. Aha, widzisz, ja nie mówię takich rzeczach, że można, nie? Jedyną osobą, która Nie, zapytała nie o pomidora był Mariusz Rachubiński akurat, ale też go nie użył, nie? To też właśnie ma. mówił, Aha, że jak coś, to okej. tam jedno pytanie i żeby móc pomidorem. Mówię, dobra, to zgadzamy się na jedno i od tego czasu wiadomo, tam jest gdzieś możliwość, prawda? Ale ja nie mówię o tym, jeżeli ktoś będzie oczywiście Nie, chciał, no nie to... ma co ukrywać. No, to ja nie mam nic do ukrycia, także na każde pytanie normalnie śmiało mogę otwarcie odpowiedzieć. Nie Pewnie. ma tu żadnych tajemnic. No i bardzo dobrze. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz za poświęcony czas i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia na stadionie Widzewia, czy to w Super. roli kibica, czy to w roli piłkarza. Pozdrawiam cię Do serdecznie. zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. No, to za nami w takim wypadku rozmowa z Mariuszem Rybickim, piłkarzem, byłym piłkarzem Widzewa, który spędził tutaj 3,5 roku. W sumie to zaczynał tak naprawdę tą swoją prawdziwą seniorską karierę. Aktualnie walczy o możliwość gry na poziomie ekstraklasy, Warta Poznań. Aktualnie trzecia pozycja w tabeli. Albo awans bezpośredni, albo baraże, czyli tak naprawdę boryka się z tym samym, co Widzew, tylko robi to jeden poziom wyżej. Ja wam serdecznie dziękuję za ten wywiad tygodnia, za to, że byliście, że słuchaliście. Już za tydzień następna osoba, sprawdzajcie naszą ramówkę u nas w radiu, nasze social media, na pewno się pochwalimy, kto będzie naszym nowym gościem. Na ten moment wielkie dzięki, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Wywiad tygodnia. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.